Hejka, na wstępie chciałabym przeprosić za to, że mnie tak długo tutaj nie było. Wydaje mi się, że po prostu za dużo w pewnym momencie nagrywałam, za dużo ciągle o czymś myślałam związanym z YouTube'em i trochę potrzebowałam przerwy, żeby odpocząć, może mieć jakieś fajne, świeższe, nowe pomysły. Ale już teraz będę starała się nagrywać częściej i mam nadzieję, że mi się to uda, bo po prostu bardzo mi brakowało tego nagrywania przez ten czas. I teraz z góry was też przepraszam za to, że po prostu tak wyglądam. Ale jest 24:26, sorry, nie chcę wam pokazać tego zdjęcia, albo wam pokażę nasze zdjęcie z moimi besties, tak zwana święta trójca klasowa. Ale co chciałam powiedzieć, no jest ta godzina, a dokładnie jest 7 kwietnia, czyli moje urodziny. Właśnie tak dzisiaj kończę moje 13 urodziny, 13 lat, jej! A więc co chciałam powiedzieć, pokażę wam teraz co kupiłam tak na szybkości, bo idę spać. Bo już kupiłam jakieś ozdóbki dzisiaj, byłam w Teddym i właśnie znalazłam tam takie rzeczy, które... Bardzo was przepraszam za to moje rozwalone łóżko w tle, no ale idę spać cały czas. Ogólnie zaczynając od takich najluźniejszych rzeczy, to kupiłam po prostu pompkę do balonów, bo potrzebowaliśmy jej w domu. Kupiłam też 150 balonów za 15 zł. Nie wiem po co mi 150 balonów. Kupiłam taką girlandę, taką jakby zasłonę, nie wiem jak to powiedzieć, kurtynę po prostu do ścianki, bo będę robiła. Ona jest dość mała, ale jest szeroka, więc w sensie krótka, ale szeroka, więc okej. I po prostu kupiłam jeszcze balony, które będą wisiały tak. No wy to widzicie odwrócone, co nie wiem, w komarze, ale no kupiłam jedynkę i trójkę po prostu, które będą wisiały na tym, na tej girlandzie do ścianki. I co jeszcze? Oczywiście ostatnia rzecz. Czekajcie, ja oderwę, bo ja taką metkę na tym. To tak 2 na 10 wygląda z tą metką. Patrzcie na to. Słegi. A więc ja lecę w Kimę i widzimy się jutro rano. Dzień dobry. Właśnie taką sukienkę ubrałam. Mój urodziny, więc mogę się ładnie mówić do szkoły, bo zazwyczaj nie ubieram się jakoś mega wybitnie, bo mi się nie chce. To nic się nie zmieniło, dzień jak co dzień spóźniłam się na autobus, więc teraz będę czekać do 8:34 na następny. Mam na 8:55, więc spoko, ale no nie wiem czy zdążę, nie sądzę. A co chciałam powiedzieć, teraz zajmuję się odpisywaniem, właśnie wysłałam dni akurat, ale zajmuję się odpisywaniem jakiejś życzonka, no więc... Dziękuję wszystkim bardzo jeszcze tutaj, którzy mi złożyli życzenia i którzy no pamiętali w ogóle, więc dziękuję. Siemaneczko widzowie, mamy 8 kwietnia, godzina już 21. 21:04. Jutro robię urodziny, takie w domu. I tutaj na wstępie chciałabym jeszcze podziękować wszystkim za życzenia, za jakieś mini prezenty i w ogóle za prezenty, za... No po prostu za życzenia, no. Bardzo dziękuję wszystkim. Jeszcze tutaj przyjechała do mnie Maja. W sumie, jak prawie zawsze. Happy birthday.
www.jakubowiczmagazyn.com. And everything should be okay. Live it your way. And be yourself. Jamendo.com. Hejka, kochani. Jak widzieliście, na dole już jest wszystko przyrządzone. I co chciałam powiedzieć? O, patrzcie, jakie słońce. Ja tak wyglądam, zaraz wam pokażę dokładnie, jak wyglądam. No, nie jest to nic specjalnego, ale jest ładnie przede wszystkim. I bardzo mi się podoba dół, taki super, właśnie to kupiliśmy z tatą. Te takie zasłony, co ja chciałam, i były, i się udało. Więc teraz tylko czekamy na gości. Jak zawsze, żeśmy się prawie nie wyrobili, bo jeszcze musieliśmy się z Mają umyć, ale jest 15:17. Ja na 16 mam urodziny, 9 kwietnia, więc czekam teraz na gości. Okej, więc mój outfit prezentuje się tak. Mam takie szerokie garniturowe spodnie i do tego taki niebieski top. Taki po prostu. I oczywiście koronę z 60. I mam pomalowane oczy, a Maja, chodź tutaj. Maja ma taki outfit. Spodnie szerokie i taki top. Taki top. Więc tak wyglądamy. Teraz czekamy na gości. Też tak chcę. Czekamy na gości. Siemano kocury, siemano bambury. Moje urodziny dobiegły końca. Jak widzieliście, było naprawdę bardzo fajnie przystrojone wszystko. Jestem już na następny dzień. I po prostu chciałabym też podziękować wszystkim za prezenty, no bo jednak mogliście nic nie dawać. No, bardzo mi miło i chciałabym wam teraz pokazać pokrótce te prezenty. Jakby nie jest ich dużo takich rzeczowych prezentów, no bo ponieważ mam 13 lat, to wiadomo, co się daje na 13 urodziny. No ogólnie wiadomo, co się daje już w wyższych tych, a tego wam nie będę pokazywać, no bo po prostu nie ma sensu. Jeszcze jak komuś padnie pomysł, że mnie okradnie, i co wtedy? Właśnie. Taki basicowy prezent w sumie, no to dostałam słodycze i tutaj po prostu zebrałam wszystkie słodycze, w ogóle mega ładne jest to torba, ale zebrałam tutaj wszystkie słodycze i szybko po prostu takie żelusie. Już dostałam taką jedną puteczkę, tam otworzyłam. Takie żelusie. Uwielbiam żelki ogólnie. Czekoladę miętową. Bounty, w ogóle ciastka Bounty, tu macie to? Moje best friends wie, że ja po prostu uwielbiam kokosa. Czasie mleczko. To jest jakiś Lion. Później jest Snickers, Twix. Ten taki, o, cosiek. Nie wiem, w sumie nigdy tego w życiu nie jadłam. W sumie fajnie spróbować. Straciłam w ogóle dwa paznokcie. Masakra. Raffaello. I taka czekolada. W sumie nie jadłam jej nigdy. Z jakimiś tutaj takimi basicowymi. Zawsze jak się daje. No nie wiem, czy wiecie, co mi będzie chodziło, ale takimi płatkami jakby. A w ogóle tam są papierki. I musicie mi to wybaczyć, bo po prostu w tym domu, po moich rodzinach, wszędzie są papierki. Nieważne z jakich przyczyn, ale po prostu są wszędzie. Dostałam też takie dwie kartki z mega miłymi słowami w środku, więc również bardzo dziękuję. I dostałam od Julki taki zestaw w ogóle. Bardzo go chciałam sobie kupić, w sensie wszystkie te rzeczy po kolei chciałam sobie kupić, bo mi się już kończy wszystko. I właśnie dostałam taki prezent, więc bardzo mi miło i bardzo, bardzo się też cieszę. Jest tutaj tonik do twarzy, płyn micelarny, mus do twarzy i pasta do twarzy. Więc taka moja skóra będzie odżywiona po tym zestawie. I ostatni już prezent taki rzeczowy, który dostałam. Jest to prezent od Mai. I po prostu ja jestem w szoku, że to tak pięknie wyszło, bo nie umieszczając oczywiście Mai, ale wysłała mi zdjęcie obrazu, który mi się po prostu podobał i który chciałabym mieć. I Maja go narysowała. Tutaj on jest narysowany. I nie umieszczając Mai, tak jak już powiedziałam, ja w Maję wierzę i naprawdę
kibicuję jej, bo wiem, że bardzo lubi malować i rysować. Czy jest możliwe, żeby mi go narysowała na urodziny? I narysowała i szczerze myślałam, że będzie ten obraz jakby nadal będzie ładny, ale że będzie po prostu troszkę inny, ale ja po prostu jak zobaczyłam ten obraz, go rozpakowałam, to ja się po prostu zakochałam i on stoi u mnie na głównej ścianie, jak się wchodzi, to się go widzi. Jest to akt kobiety, ale nie jest jakby kobieta cała rozgniewana, tylko po prostu jest tyłem. Więc uwaga, raz, dwa, trzy. Proszę nie zamykać oczu, bo nic takiego złego nie będzie. Ale on jest po prostu śliczny ten obraz, mi się tak podoba, te kolory tutaj, te włosy, ta twarz, to jest w ogóle ręka tak ładnie narysowała. No, no, błagam was, tutaj widzicie, wszystko jest po prostu pięknie, jeszcze te takie odcienie. No, bosko to wygląda, naprawdę Maja, wiem, że to oglądasz, więc bardzo ci dziękuję, bo jest to no, po prostu chyba najpiękniejszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałam. No jest po prostu, ej, klubem ben. No jest piękny, dziękuję i no, no i tak jak mówię, on stoi po prostu na głównej ścianie, jak się wchodzi do mojego pokoju. Siemano, ja nie wiem, jak to się stało, że ja o tym zapomniałam, ale dostałam jeszcze jeden prezent. Gruba skarbonka. A jeszcze, jeśli chodzi o urodziny, to jeszcze nie koniec, ponieważ teraz lecę sprzątać moich rodziców w sypialnię, bo spałyśmy tam, więc no jest tam mały syfix. Lecę. Siemanko, witam was już, który dzisiaj? Nie pokazujemy. 11 kwietnia, poniedziałek, taka godzina, 21.59, 22. To już na tyle w tym filmie. Dawno nie było filmu, taki vlog, będzie ich... Postaram się wrzucać więcej filmów. Jeśli taki film wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. I jeśli jeszcze tego nie robisz, to co ty tutaj robisz? Zostaw subskrypcję razem z dzwoneczkiem. I sorry za mój głos, ale autentycznie stwierdziłam w ogóle w nocy, że będę wszystkich odprowadzała. Bo wszyscy, którzy... Znaczy chłopcy, którzy... po prostu oni wracali do domu co dnia, jak rodzice po nich przyjeżdżali, no to ja stwierdziłam, że ja będę ich odprowadzała. Jestem chora, bo w nocy wychodziłam i ich odprowadzałam, więc pomińmy to, ale no to już na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bye!